Witam was moi drodzy, z tej strony Macintosh, a przed wami kolejny odcinek serii Let's Play The Binding of Isaac Afterbirth. I moi drodzy, w dniu dzisiejszym spróbujemy Kainem dostać się do wujka Mega Szatana. I mam nadzieję, że nam się uda. Po ostatnich kilku ranach, gdzie udawało nam się zajść do ostatniego bossa, czy to był Ultra Grid, czy to był Mega Szatan, czy wiecie, czy to byli jacyś inni ostatni bossowie, akurat w zależności od tego, co miałem do zrobienia w tej grze. No i słuchajcie, bardzo bym chciał właśnie przy pomocy Kaina dotrzeć do Mega Szatana, ponieważ Kainem jest podobno niezwykle łatwo do Mega Szatana dotrzeć, chociażby z tego, słuchajcie, względu, że Kain ma przy sobie i startuje z Lucky Footem, a Lucky Foot to jest dość duże podbicie statusu szczęścia, więc oznacza to mniej więcej tyle, że jeżeli uda nam się w jakiś sposób mega wywołać, wiecie, żeby zaczął spawnować nam się Angel Deal Room, no to będziemy mieli tak naprawdę dość duże, że tak powiem, pole do popisu i będziemy mogli, no, z ogromną łatwością wręcz dostać się do tego Mega Szatana. Pytanie tylko, czy będzie się nam opłacało? Na razie bardzo dobry przedmiot, słuchajcie, jak pierwszy. Sagative, penetrative shot i speed upgrade, super. Strzelec, tak by the way, gdyby ktoś nie wiedział. Zdobyliśmy strzelca. No i sprawdźmy, czy tutaj czasem nie ma ukrytego pomieszczenia. Nie ma. Aha. Okej. Czyli, że co? Czyli, że gro, chcesz mi powiedzieć, że ukryte pomieszczenie będzie tutaj? Wow, tego to się w ogóle nie spodziewałem. Więc okej. Okej. Fajnie by było, gdybyśmy też, słuchajcie, dostali jakiś fajny trinket, tak jak w poprzednim ranie, kiedy grałem Isaaciem. Fajnie by było, gdyby właśnie wypadł nam trinket Lucky Toe, ponieważ, moi drodzy, co prawda założeniem dzisiejszego rana jest to, że pójdziemy i zawalczymy, spróbujemy dostać się do Mega Szatana, to jest jeszcze taki cel poboczny, o którym na razie nie chcę wspominać, aby nie zapeszyć, nie wiem jak to inaczej nazwać. No z tego względu, że słuchajcie, od bardzo dawna próbujemy kilka rzeczy w tej grze tak naprawdę pozyskać, zdobyć i no z dość marnym skutkiem, można by było powiedzieć. Z tego względu, że jest bardzo niska frekwencja wypadania danego przedmiotu, danego nie tyle nawet przedmiotu, co trinketu, a jak już mówię trinket, to zapewne wiecie, o co mi chodzi, więc nie owijajmy bawełnę, że nie chodzi o, wiecie, o tą wspaniałą rzecz zwaną dalej Missing Poster. Growth Hormone, Speed Upgrade i Damage Upgrade. Super, mamy dość szybką postać, więc na razie rozpoczyna nam się ten build naprawdę fajny robić. Mamy też... Nie, gilotyna. Ale przynajmniej wiem tyle, że gilotyna już nam się nie pojawi w tym ranie, bo pojawiła się już teraz, więc de facto, gdyby miała się jeszcze raz pojawić, to musielibyśmy mieć naprawdę ogromnego pecha, albo skończyłyby nam się po prostu przedmioty w puli przedmiotów aktywnych. Co by oznaczało, że naprawdę daleko zaszliśmy i naprawdę dużo rzeczy żeśmy zrobili. I teraz Two of Diamonds. Okej, Two of Diamonds może nam się przydać. I mamy jedno serducho. Przez moją nieuwagę. Zróbmy tak, zróbmy. O, głowa Gabstera. Głowa Gabstera i... Myślę, że to nie był dobry pomysł, żeby na jednym sercu wchodzić do tego cholernego pomieszczenia. Oj, coś czuję, że to się może naprawdę źle skończyć. A mamy dobry build! Matko, dlaczego jak ja mam dobre buildy, to przeważnie to się tragicznie kończy w skutkach? Co? Dlaczego tak jest? Naprawdę się pytam, dlaczego tak jest, że kiedy pojawia mi się dobry build, raz na, nie wiem, ruski rok, że tak powiem, to wtedy zaczynam mieć problemy. O, na całe szczęście Larry Junior.
Larry Junior co prawda może też być, że tak powiem, dość kłopotliwym bossem, jak się ma jedno serce, a Larry zabiera jedno serce. Więc wiecie, więc to może być naprawdę kłopotliwe. Ale powiedzmy sobie szczerze, że to może się wkrótce zmienić. Na pewno dealu z szatanem już nie dostaniemy. Ja przy okazji sprawdzę, czy tutaj nie ma by ukrytego pomieszczenia. Gdzieś tu nie ma, więc może tu będzie. Było. Kupa kasy. Kupa kasy, ale niewystarczająca ilość, abyśmy mogli wejść do sklepu. Chyba że w sklepie coś jest za 7 cenciaków. To wtedy może by się opłacało tam wejść. Ale mówię tylko może, bo niestety nie jestem tego w 100% pewien. No i znaleźliśmy boss room. Bardzo szybko, wręcz za szybko, ale słuchajcie, brakuje nam jednego centa, aby sklep okazał się dla nas, że tak powiem, udany, czy też raczej, żeby po prostu coś można było wyciągnąć z tego sklepu, więc zobaczmy, czy może... O tak, dobrze było, że się cofnąłem, tyle wam mogę powiedzieć. Naprawdę to był dobry pomysł, żeby się cofnąć, bo teraz, jak tu wyjdziemy... słuchajcie. Kurde, gdybym wziął chaos, to byśmy mieli idealny run, ale wzięcie chaosu może spieprzyć nam naszą szansę na dostanie, słuchajcie, jak on się nazywa? Dostanie klucza ojca. Dobra, ryzyk fizyk, słuchajcie. Ryzyk fizyk, weźmy sobie, co my tam mamy. Dobra, tu wyskoczyła nam jakaś tabletka. Health downgrade! Po prostu wspaniała tabletka. Naprawdę wspaniała. Ale to znaczy, że jeżeli... Kurde, nie mam jednego centa. Muszę. Po prostu muszę. Bo jeżeli to był health downgrade, to w tym momencie to się zrobi health upgrade. Więc nie jestem aż tak stratny. Tylko że w dalszym ciągu nie mam jak tego serca zapełnić. Więc... dupa. Idziemy walczyć z bossem, którym jest Dingo! Ale... że tak powiem... moja nieulubiona wersja Dingla, bo jest to sraczkowaty Dingo. A on już jest poważnym zagrożeniem dla życia i w ogóle zdrowia każdej postaci. Bo... au, właśnie to! Strzela! Mamy pół życia! Mamy pół życia, a ta cholera nie chce umierać, bo nie mam aż takiego range'a, żeby móc podejść do niego na bezpieczną odległość. Matko jedyna, jak to się uda, to naprawdę będę w głębokim szoku. Wow, udało się. Udało się jakimś cudem. Przy okazji dostaliśmy też Missing Page 2. No i strzelam, że drugie ukryte pomieszczenie będzie gdzieś tutaj. Nie ma, więc spadam stąd i lecę na następne piętro. Kiepsko. No i wam, że naprawdę kiepsko, bo mamy niezwykle małą ilość życia. To by się mogło przydać, ale... dobra, mamy Tarharta. I mamy upgrade życia. I mamy pudło. Itemy zaczynają się pojawiać, słuchajcie, w złotych skrzynkach. To znaczy, że nasz luck upgrade osiągnął idealny poziom. Albo po prostu... luck upgrade nie zwiększył się ani nic z tych rzeczy, tylko gra zaczęła nas traktować ulgowo. W to drugie nie wierzę, bardziej wierzę w to, że luck upgrade zaczął po prostu działać tak jak powinien działać, to znaczy zwiększać nam szansę na to, że wypadną nam jakieś dobre rzeczy ze złotych skrzynek i w ogóle ze wszystkiego. Weźmiemy sobie boxa, kolejny trinket, niekoniecznie chciałbym go brać. Znaczy ja go podniosę tylko po to, aby wiecie, aby po prostu go wziąć i żeby gra zareagowała. No po prostu nie wierzę. Ze złotej skrzynki wypadł nam box, z czerwonej nam wypadł skeleton key. Po prostu wspaniale. Mam 99 kluczy. Zakład, że będę miał 99 kluczy i ani jednego klucza nie wykorzystam. Ja coś tak czuję, słuchajcie. Bo tak przeważnie jest, że kiedy dostajemy skeleton key, nagle, no kolejny klucz nam wypadł, słuchajcie, nagle okazuje się, że tak naprawdę ten skeleton key jest nam do niczego niepotrzebny,
bo nie mamy czego otwierać tym kluczem, bo gra nie chce nam w żaden sposób, słuchajcie, sprezentować skrzynek, które moglibyśmy kluczami otwierać. W ogóle też paranoja, bo zobaczcie, że kolejny klucz nam wypadł. Teraz klucze by naprawdę się przydały, żeby nie wypadały, tylko żeby wypadały właśnie skrzynki, nawet te złote, z tego względu, że złota skrzynka oznacza mniej więcej tyle, że dostaniemy jakiś tam przedmiot. Ale słuchajcie, mamy fajną sytuację, bo dostaliśmy też Lucky Rocka, czy też Small Rocka, nigdy nie pamiętam jak on się nazywa, Small Rock, czyli Damage Upgrade, ale troszeczkę gra nas spiłuje, jeżeli chodzi o naszą szybkość. Tutaj nie ma ukrytego pomieszczenia, sprawdźmy tu. Tutaj jest. Mamy 17 centów. Mamy już 24 centy. Użyjmy sobie Two of Diamonds. Mamy teraz jeszcze więcej centów. Przepchnijmy jeszcze bardziej. Dobra, powinno starczyć. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Wejdźmy do sklepu i w sklepie mamy ciebie, mój drogi. Ciebie bym z chęcią wysadził, ale nie mogę. Wrzućmy tutaj 3 centy. W sumie mógłbym jeszcze wrzucić 10 bez żadnego problemu. No, wrzucaj się. 8, 9, 10. Dobra, 790 centów. Mamy 35 centiaków, więc wszystko jest jeszcze ok. No i kupujmy sobie Lost Fly, czyli Lost Protector, bo przyda nam się. I dostaliśmy Pact, czyli Damage Upgrade i Tears Upgrade. Super! Naprawdę super! Zaczyna to naprawdę fajnie wyglądać. Niestety nasz Evil Upgrade... Dobra, z czerwonej skrzynki wypadła nam Biblia. Super! Jeszcze jakieś niespodzianki, szanowna gro? Fajnie by było, gdyby zaczęły wypadać przedmioty, które faktycznie będą miały dla nas jakiś tam pożytek. Sprawdźmy, czy tutaj nie ma drugiego ukrytego pomieszczenia. Nie ma. Idziemy więc walczyć z bossem. I fajnie by było, tak jak zacząłem mówić, gdyby pojawił nam się, słuchajcie, deal z aniołem. Ale niestety nasz upgrade tego statusu zła jest wystarczający, żeby zablokować sobie, słuchajcie, żebyśmy musieli zablokować sobie, przecież w ogóle, że zablokowaliśmy sobie w tym momencie tego naszego, ten nasz deal z aniołem. No i to jest smutne. To jest smutne właśnie z tego powodu, że próbujemy dojść do Mega Szatana, a gra rzuca nam dosłownie przedmioty, które niekoniecznie się tutaj sprawdzają. Dobra, dostaliśmy Nun's Habit i walkę z Krampusem. Walka z Krampusem na całe szczęście nie liczy się do deali z szatanem, a wręcz przeciwnie, pokonanie Krampusa sprawia, że możemy mieć, wow, większą szansę na to, że wiecie, że pojawi nam się w przyszłości deal z aniołem, ale z tego co widzę, to niestety gra nie za bardzo chce na tym polu współpracować, więc de facto nie. Idziemy wtedy w dół. I szukamy, słuchajcie, szukamy czegoś, szukamy różnych rzeczy tak naprawdę. Drugiego ukrytego pomieszczenia, co prawda, szukanie Judgment. Cześć, mały Judgmencie. Co prawda nie chciałbym ci dawać całej mojej kasy, ale wystarczyło tylko kilka centów i dostałem HP Upgrade. Akurat to się nam przyda, słuchajcie. HP Upgrade zawsze na propsie. Jeżeli gramy postacią, która no nie jest jakaś tam błyskotliwa, jeżeli chodzi o ilość życia. Fajnie, że dostajemy tyle skrzynek. Fajnie, że wypada z tych skrzynek taka ilość kasy. Bo tak naprawdę to nam może bardzo mocno pomóc. No i teraz, gdzie mogłoby być ukryte pomieszczenie numer 2? Sprawdźmy tutaj. Nie ma. Jest jeszcze jedna możliwość. Znaczy tamto długie pomieszczenie to w ogóle obstawiam, że gdzieś tam to może być, ale może też być tutaj. I nie było, więc straciłem wszystkie bomby w tym momencie. Czy są jakieś bomby w sklepie? Jest, za 5 centiaków. Czy ja chcę bombę za 5 centiaków, czy wolę... Nie, wiecie co? Nie. Nie będę kombinował. Szkoda, że nie mogę wziąć tej Biblii. Wielka szkoda. Bo
Biblia by nam bardzo mocno tutaj pomogła. Ale słuchajcie, widzę, że dostajemy też przedmioty aktywne od czasu do czasu. Są to co prawda książki, ale książka jak książka, dostajemy ją, tak? Czyli oznacza to, że jednak chaos może nam zespawnować, słuchajcie, jakieś tam dodatkowe przedmioty w postaci właśnie przedmiotów aktywnych. Znaczy aktywnych, w sensie nie pasywnych, tylko aktywnych, które możemy sobie aktywować w dowolnym momencie. Moje pytanie brzmi, czy to jest przez to, że nie wiem, że mam przy sobie przedmiot aktywny i gra w dalszym ciągu może to generować, ale szansa jest na to naprawdę nikła. W ogóle Evil Eye, którego na pewno nie wezmę. Nie. Wiem, że może by nam się to przydało, ale nie oszukujmy się. Ile razy Evil Eye sprawił, że przegraliśmy rana? No naprawdę to było zbyt dużo razy, żeby usiąść i powiedzieć: o, Evil Eye jest bezpiecznym przedmiotem, czy coś w tym stylu. Wejdźmy sobie do Arcade Rooma. O tak! O tak, moi drodzy, to jest wspaniałe. Dostaliśmy to, cholerstwo. The Hermit, dobra. Nobody knows the troubles you have seen. Okej. Co to jest? Hellgas, czyli Destruction. Golden Horseshoe. Super. Superansko. Hellgas Destruction po raz drugi. Nie jest mi to do szczęścia potrzebne. Trinket kolejny. Mam Sparrow, którego nie wezmę, ale wezmę sobie tego Golden Look to La Luna. Nie. Okej, Spirit Card się nam akurat przyda. Zobaczymy. Słuchajcie, na razie wypadają nam niezłe trinkety tak naprawdę. Nie oszukujmy się. Ach, wziąłem... Okej, kolejny trinket nam wypadł. Co prawda... Kolejny trinket nam wypadł. To jest chyba najlepsze, słuchajcie, co możemy teraz zrobić. Jeżeli zespawnuje nam się Missing Poster, to naprawdę jesteśmy ukontentowani, że tak powiem. Poker Chip. Poker Chipa już raz sprawdzaliśmy. It's double downtime. Kurczę. I teraz człowiek nie wie, co ze sobą tak naprawdę wziąć. Weźmiemy tego Golden Horseshoe. Dostaniemy czerwoną kartę. Two of Diamonds. Okej, musimy wykorzystać Two of Diamonds w jakiś teraz ludzki sposób. Powiedziałem ludzki sposób, a nie, że dostanę Bloodbaga. Spoko, może być. Znowu szybkość nam podskoczyła. Wróćmy do posiadania, słuchajcie, paperclipa. Ponieważ mamy tylko 5 centów, ja chcę zdobyć więcej cenciaków, a paperclip no, sprawia, że mamy tam jakąś minimalnie większą, słuchajcie, szansę na to, że wypadnie nam skrzynka. A złota skrzynka to już w ogóle. I kolejny HP upgrade. No dobra, no te HP upgrade'y mogą akurat nam się, słuchajcie, w jakiś sposób przydać, bo jednak posiadanie większej ilości życia może być, że tak powiem, dość dobre w skutkach. Mamy 6 centów. Wejdźmy sobie do sklepu, bo mogę. Cricket Head. To jest bolesne, kiedy pojawia wam się dobry przedmiot. Dobry przedmiot wam się pojawia i niestety wiecie, że wzięcie go spieprzy to, co właśnie próbowaliście zdobyć tak naprawdę. Au! Nie chciałem oberwać gro, naprawdę. To trochę już było kijowe. Kolejny cęciak. Nie wiem, spróbujemy mieć... Nie wiem, 15-20 centów. I spróbujemy z tych centów coś, słuchajcie, wyciągnąć tak naprawdę, bo nie chce mi się wierzyć, że nam by się nie udało. Dobra, sprawdźmy, czy tutaj nie ma ukrytego pomieszczenia. Jest. Nie wiem, co na to wskazywało, że ono tutaj może być, ale uwierzcie mi, czasami to jest po prostu pure przeczucie. Czyste przeczucie, że w tym konkretnym miejscu znajdziecie ukryte pomieszczenie, bo patrząc po układzie piętra po prostu nie ma innej możliwości, albo po prostu ta możliwość jest na tyle prawdopodobna, że aż chcecie, że tak powiem, sprawdzić to i w jakiś sposób potwierdzić, czy też nawet... Nie wiem, co jeszcze nawet można by było tu zrobić, ale wiecie, ale po prostu chcecie sprawdzić swoją teorię, że w danym konkretnym miejscu jednak może
znaleźć się. Ukryte pomieszczenie. Tu wejść nie wejdziemy, niestety. Mamy 13 centów. Aj, szkoda, że to cholerstwo wyleciało w powietrze. No dobra, użyjmy sobie Two of Diamonds. Mamy 26 centów. Weźmy sobie Cricket's Head, czyli kolejny damage upgrade. Nasze łzy są już, wow, potężne. I mamy, że tak powiem, już OP status, statystykę właśnie naszej siły. 11 centów. Kolejna... Co to jest za karta? Karta Jokera. Karta Jokera akurat może nam się przydać. Jeżeli nie wylosuje nam dealu z, słuchajcie, szatanem, to możemy od razu na następnym piętrze... Jeżeli dostaniemy deal z szatanem, tak, to na następnym piętrze... Hermit, kolejny. Nie, niekoniecznie. To na następnym piętrze możemy po prostu sobie od razu sprawdzić deal z aniołem, deal z szatanem. Co nam wyskoczy tak naprawdę? Który z tych dwóch? A hanged man brings you no luck today. No, może. O! O! Bob's Bladder, creepy bombs. Niestety Bob's Bladder nie jest nam... Judgment. Kurczę, dlaczego to musi być akurat Judgment? Nie za bardzo bym chciał Judgmenta. Nie mamy już cęciaków. No, o tak. No, never again. Czyli chyba nigdy nie będą się pojawiać te same przedmioty. Czy coś w tym stylu. Emergency contract. Contract from below. Niestety nie. Żaden z tych niestety nam za bardzo się nie przydał. Tu weźmiemy sobie kartę Jokera. Weźmiemy sobie Paperclipa. Mamy kartę Jokera tak jak chciałem. No i nie pozostaje nam, słuchajcie, nic innego jak pójść teraz zawalczyć z bossem. Flooded Caves, więc jeszcze troszeczkę zanim dojdziemy do bossa typu matka albo coś w tym stylu. Może, słuchajcie, do tego czasu uda nam się Missing Poster znaleźć. I pozwólcie, że wytłumaczę, o co mi chodzi z tym Missing Posterem. Słuchajcie, okazuje się, że Missing Poster niekoniecznie wymaga, ludzie mówią na Reddicie, że niekoniecznie, słuchajcie, wymaga tego, w ogóle nie pojawił nam się deal z szatanem. Użyjmy Jokera. Niestety to jest deal z szatanem. Kurczę, szkoda. Kurczę, wielka szkoda, ale przynajmniej weszliśmy tak jakby do niego. Gra to zarejestrowała. Słuchajcie, niekoniecznie potrzebny jest Isaac, aby wejść do tego, jak on się nazywa, do tego wspaniałego pomieszczenia zwanego Self-Sacrifice Roomem, w którym to musielibyśmy wziąć i wiecie, i zdobyć kilka ciekawych rzeczy, aby... O nie, stopy matki, czy też ręce matki, ręce, które leczą. Niekoniecznie leczą, ale wiadomo, są tragiczne w skutkach, jeżeli nas dotkną. No i słuchajcie, o matko, to było niestety bardzo, bardzo niebezpieczne, co zrobiłem. Nie spodziewałem się, że tak to pójdzie, ale... Słuchajcie, wracając właśnie, okazuje się, że niekoniecznie to Isaac musi zginąć, trzymając Missing Poster, aby odblokował nam się, moi drodzy, nasz ulubieniec Lost. Okazuje się, że tak naprawdę musi to być postać męska w grze. Czyli musi być to Cain, Łazarz, Isaac, ale nie Azazel, bo Azazel jest postacią demoniczną. Więc tak de facto, jeżeli byście chcieli to zrobić Azazelem, to od razu wam odradzam, bo Azazel jest po prostu brany jako zupełnie inna postać niż nam by się zdawało. Nie, tutaj ukrytego pomieszczenia nie ma. Cęciaki, dużo cęciaków, coś czuję, że dostaniemy. Chyba, że będzie to trinket. Będzie to trinket. Fajnie, bo my go możemy podnieść i zrzucić z siebie, a tym samym pokazać grze, no słuchaj, już ten trinket mieliśmy, daj nam inny trinket. No i to może rzeczywiście nam tu w jakiś sposób pomóc. Super. Super, super, super. Zobaczmy, dokąd nas to dalej zaprowadzi. O nie. Staram się, słuchajcie, aby nie oberwać na tym piętrze, bo... No to jest śmieszne akurat. Talia kart.
Talia Card nie jest dobra. Deck of Cards, możemy sobie ją użyć tylko dlatego, żeby mieć jakąś tam kartę i powiedzieć, o fajnie, mieliśmy kartę i wykorzystaliśmy jakoś ten Deck of Cards i mamy, słuchajcie, nawet możliwość, gdyby wypadł nam tylko Missing Poster, to mamy możliwość sprawdzenia tego, tej, wiecie, tej nie tyle miejskiej legendy, co po prostu tego czegoś, co ludzie na Reddicie piszą, że wiecie, że jednak nie jest potrzebny Isaac, aby odblokować Losta, etc., etc. No chcę to sprawdzić, chciałbym to właśnie sprawdzić. Wymagany jest do tego Missing Poster. Jak się okazało, w jednym z wcześniejszych runów ja miałem okazję, żeby to zrobić, ale nie wiedziałem o tym, że jednak nie jest potrzebny koniecznie posiadanie Isaaca, aby właśnie odblokować Losta. Co niestety, że tak powiem, jest trochę krzywdzące, bo jeżeli to jest jakaś ukryta 4 centy, gro, daj mi te 4 centy, najświętsze serce. O matko, to by było już totalnie przegięcie, gdyby udało nam się te 4 centy znaleźć. A coś czuję, że uda się, bo nie odpuszczę teraz. Znajdziemy co prawda najpierw bossa. I to tylko, słuchajcie, z tego powodu, że jeżeli nie oberwaliśmy, to maska Infimiego. O, ty będziesz łatwym bossem, szczególnie, że mam penetrujące łzy, więc nie będzie problemu, ale nie dostaliśmy żadnego dealu. Nienawidzę cię, gro, czasami, wiesz? Żeby nie dostać żadnego dealu, żeby dostać chociaż deal z szatanem. Okej, to bym jeszcze zrozumiał, ale... żadnego dealu. No to już jest lekka przeginka, że tak powiem. I to taka dość mocna przeginka z twojej strony, szanowna gro. No dobra, idziemy dalej, szukamy tych brakujących centów. O, jeden już nam wypadł. Bardzo mi z tego powodu miło. Użyjmy sobie tego, pójdźmy w tą stronę i niestety ostatnie pomieszczenie. Jeżeli nie wypadnie nam z niego coś ciekawego, to teraz musimy się zdać na poszukiwanie ukrytego pomieszczenia. Wow! Tego to ja bym się nie spodziewał, ale dostaniemy kasę. O tak. O tak, sporo kasy. Naprawdę dużo kasy. Wejdźmy sobie w takim razie tutaj do tego wspaniałego pomieszczenia. Czyli do Curse Rooma. Zobaczmy, co my tu mamy. The Emperor i Two of Spades. Użyjmy sobie Two of Spades, bo to i tak nie zrobi już nam różnicy. Weźmy sobie Imperatora. No i kurczę, wiecie co? O nie, podłożyłem przez przypadek bombę, nie chciałem. Wiecie co, zrobimy coś takiego. Wiem, że to jest dla niektórych może być trochę, że tak powiem, głupie to, co teraz robię, ale... You feel blessed. Właśnie do tego chciałem dążyć, słuchajcie, bo Spirit Heartsy, widzicie, wypadają nam Spirit Heartsy, więc nie jest źle, tak naprawdę. Pytanie tylko właśnie, tutaj musielibyśmy wlecieć do tych kart, do tego serca Spirit Hearta. No i dobra, szukamy drugiego ukrytego pomieszczenia, ale najpierw idziemy sobie w dół i kupimy najświętsze serce. Ergo... O! Homing Shots i Damage Upgrade, więc Damage Upgrade to już jest w ogóle. Kupimy sobie Spirit Heartsa kolejnego. Sprawdzimy, czy ty nie wyrzucisz jakichś cęciaków. Nie, wyrzucisz coś innego. Ale też może być. Mamy tylko 2 centy nam zostały. Szkoda. 8 bomb, może być, że tak powiem. No i dobra, sprawdźmy, czy tutaj nie będzie ukrytego pomieszczenia. Numer 2 jest. I to pomieszczenie... nie miało zbytniego sensu. Dobra, wiecie co możemy jeszcze zrobić? Możemy zrobić coś takiego. Co prawda jest to teraz totalne ryzyko, totalnie po bandzie chcę pojechać, ale... ale właśnie, istnieje możliwość, dostaniemy Spirit Heartsa, super. O nie, 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 nie. To nie było już takie You Feel Blessed. Dostaniemy anioła, czyli dostaniemy połówkę klucza. I teraz dostaniemy kupę kasy, więc spoko. Naprawdę to jest spoko. I teraz nie chcę przesadzić, ale właśnie, drugi anioł
Czyli, moi drodzy, mamy obydwie części klucza, więc możemy sobie pójść bezpiecznie od tego momentu zawalczyć z Mega Szatanem. A że jesteśmy lekko OP, lekko, tylko leciutko, że tak powiem, jeszcze mamy homing shotsy, to uwierzcie mi, to w tym momencie jest naprawdę, naprawdę mocne dla nas. A, zobaczmy, czym jest ta karta za 5 centów. Two of Hearts. Wiecie, że jest lepsza. I kolejne 10 centów tak naprawdę, słuchajcie, wrzucimy sobie... A, nie wrzucę 10 centów, bo oczywiście nie dam rady ich wrzucić. Super. Super, świetnie, gro. Dziękuję ci. Bardzo ci dziękuję. Naprawdę. No i dobra. Weźmy sobie serca, pozbierajmy, bo gdzieś tutaj jeszcze na piętrze te serca leżały. W ogóle zróbmy tak. O, mała skrzynka. Niekoniecznie to nam się opłacało. Weźmy sobie tego Two of Heartsa. Spirit Heart, no już nie za bardzo nam się przydał. Serca jakieś tam jeszcze na tym piętrze leżą. No i dobra. Powiem wam szczerze, że to zaczyna naprawdę mieć ręce i nogi. Troszeczkę kombinowania, co prawda. Ale naprawdę to zaczyna mieć ręce i nogi. Dobra, lecimy na następne piętro. Ja sobie wezmę łyczka wody. A, w ogóle zaczął się świetny sezon. Już kiedyś o tym wspominałem. Ale to jest mój ulubiony sezon, ponieważ mogę wreszcie pić wodę. Czystą wodę, tak? Dobra, zróbmy to tak. Mając nadzieję... W ogóle, czy ja chcę teraz psuć sobie ten run, słuchajcie? To jest moje pytanie. I feel asleep. Lazy one. Pft. Nie, niekoniecznie. Czy jak sobie psuć ten run? Pójście walczyć z Mega Szatanem? Czy jednak, kurczę... Dobra. Nie, nie, nie. Kleszcza nie będziemy brać. Dobra, idziemy w prawo. Gerglingi. Au, gerglingi zginęły szybciej niż to ustawa przewiduje, więc spoko luz może być. Nie spodziewałem się tego zupełnie. I co my tu mamy? Oj, coś czuję, że mamy kolejne ciekawe rzeczy. Wheel of Fortune. Albo wiecie co, zróbmy tak. To jest Wheel of Fortune. Okej. Okej. Chcę pozbierać sobie po prostu, słuchajcie, Spirit Cardsy. Ostatni cent, który chcę... Dobra. Crystal Ball. May I see my future. I teraz pytanie, czy chcę coś ofensywnego, czyli Crystal Balla, czy raczej wolę wziąć ze sobą, słuchajcie, coś innego. Czytajcie głowę Gapstera. Odpowiedź brzmi głowa Gapstera. Z tego względu, że główka Gapstera, słuchajcie, no jest dość dobrym przedmiotem ofensywnym, czy też, no, ofensywnym tak de facto. Więc tak naprawdę branie go, no, jest dobrym pomysłem. I nawet w dobrym kierunku idę. Wiecie co, to jest śmieszne, że nie spojrzałem, w którym kierunku mam się udać, aby dojść do bossa. I po prostu idę w tym kierunku, tak wiecie, tak... No tak po prostu, twierdząc, że może jednak w tym kierunku coś znajdę ciekawego. O, Succubus, Damage Buster! No i słuchajcie, wróciłem. Jeżeli zauważyliście taki nagły przeskok, to dlatego, że gra, czy też coś w Windowsie wyrzuciło mi jakiegoś pop-upa. Niestety nie jestem w stanie zlokalizować, co to był za cholerny pop-up. Ale mogę wam tylko powiedzieć tyle, że na szczęście to nagranie się nie spierdzieliło. Co mnie wielce cieszy. Niestety musiałem to zapauzować i ja widzę, że gra naprawdę zaczyna mnie lubić. Naprawdę zaczynasz mnie lubić, gro, albo ja cię tak wystarczająco popsułem, że w tym momencie dajesz mi za darmo dajesz mi kompas. Świetnie! Znaczy za darmo, no, jeden klucz za kompas, to nie jest jakaś tam... Co to jest? Co to jest za przedmiot? My shadow, me and my shadow, o matko. O! O, mam 22 centy i mam Gapiskolara, czyli mam dwie z trzech części, żeby zostać Gapsterem. Nic już nie wrzucę niestety. Kupię sobie tą kartę. Karta Jokera. Użyjmy jej. I karta Jokera da nam dojście do... Okej. Co się stanie, jak
ciebie wywołam, bo już mam... Dostanę bombę. Z powrotem. Aha! Spoko. Może być. Czyli innymi słowy, nie mamy już za czym patrzeć tak naprawdę w dealu z aniołem. Bo jak się okazuje, deal z aniołem w tym momencie już nie dostarcza nam żadnych przedmiotów dodatkowych po zabiciu anioła. Więc nie ma sensu, że tak powiem, większego. Wow! Chub! Chub! My naprawdę jesteśmy aż tak przekozaccy. O mój Boże. To się naprawdę może dobrze skończyć. Tylko, że fajnie by było, gdybyśmy zostali tym gapsterem. Z jednego prostego powodu. Moglibyśmy latać. A wiecie, że latanie jest bardzo ważne, jeżeli chodzi... Au! Au! Jeżeli chodzi o... Co? Me and my shadow. O matko. Czyżby tak działał me and my shadow? Jestem trochę za szybki. I niestety... Niestety z tego powodu... Z tego powodu... Właśnie. Leciutko obrywam. Au. To bolało. Niestety bardzo bolało. Ale... Ale... Wracając do tego, co wcześniej mówiłem. Fajnie by było, gdybyśmy mogli latać. Gdybyśmy zostali tym gapsterem, bo tak de facto... Po tym, jakbyśmy zostali wujaszkiem gapsterem, to mamy tak naprawdę darmowy, no darmowe latanie, tak? A darmowe latanie oznacza mniej więcej dla nas tyle, że, słuchajcie... Właśnie, szukałem tego Spirit Harta. Może jeszcze jeden? Nie, szkoda. Darmowe latanie oznacza bardzo... łatwą walkę z mega szatanem, bo jak wiecie, ja po prostu umiem grać, walczyć z mega szatanem, ale, że tak powiem, wymagane dla mnie do tego jest Magic Bombs, naprawdę, naprawdę Magic Bombs w takim momencie gro mi dawać. Zobaczmy, przejdźmy sobie tędy. No i dobra, i w takim wypadku nie pozostaje nam nic innego, jak tylko pójść do... Słuchajcie, tutaj... Czy tu gdzieś był Spirit Hearts? Nie, Spirit Heartsa nigdzie tutaj nie było, szkoda. Ale mamy sporo czerwonych serc na piętrze, więc możemy sobie się troszeczkę pobawić z maszyną dotującą krew, z Bloodbankiem. Me and my Shadow, widzę, naprawdę dobrze działa. Dorzućmy sobie jeszcze, nie wiem, do tych 20 centów, powiedzmy. Będziemy mieli taką bezpieczną, że tak powiem, ilość tego życia. Życia, czy też bezpieczną ilość tych cęciaków na wszelki wypadek w przyszłości. Sklep. Sklep jest tutaj. I teraz powolutku przez to pomieszczenie. Nie chciałem, żeby to się zrobiło, gro. Naprawdę mi się... Nie chciałem, żeby to się zrobiło, ale okej. Kupmy sobie to serce i kupmy też sobie Mr. Mega, czyli Blast Damage, bo te bomby jednak od czasu do czasu można by było wykorzystać. No i dobra, w takim wypadku, słuchajcie, poszukajmy sobie jeszcze ukrytego pomieszczenia. Wow, to jest naprawdę mega Blast Damage. Idziemy wtedy walczyć z matką, czerwona matka. Naprawdę? Naprawdę? Nawet nie wiem, kiedy zginęła. Nawet, słuchajcie, nie wiem, kiedy ona, kurczę, zginęła. Oczywiście tutaj w dealu z aniołem nic już nie znajdziemy. I w takim wypadku schodzimy na niższe, słuchajcie, piętro. Scattered Womb. Boże, czemu to musi być Scattered Womb? W ogóle w lewym górnym rogu znajdziecie Seed tego rana, tak by the way. Okej, mam 98 kluczy. To, że może nam się pojawić, słuchajcie, tutaj... Dobra. Dobra. Okej. Okej. To, że w jednej z tych skrzynek może nam się pojawić, słuchajcie, item, bo zgubiłem przed chwilą myśl, jest naprawdę... O, fajnie. O, fajnie. Forever Alone, czyli mamy dwa z trzech przedmiotów, które są nam potrzebne do zostania Belzebubem, czyli też do możliwości latania. Znalazłem ukryte pomieszczenie przez przypadek. Kartę. The Hanged Man. O, akurat Hanged Man można by było wziąć tylko po to, słuchajcie, aby...
aby, słuchajcie, w jakiś tam logiczny sposób zawalczyć z wujaszkiem mega szatanem. No i dobra, no i w tym momencie tak naprawdę możemy iść do tego bossa, bo wiemy, gdzie boss się znajduje. Jestem, wiecie, mamy coś takiego jak kompas, więc tak naprawdę wiemy, którędy trzeba by było do tego bossa dojść. Znaczy, widzimy, gdzie boss room jest, tak? To tak powinienem to ująć. Niestety nie wiemy, jak do tego boss rooma dotrzeć, bo nie mamy odkrytej mapy, niestety, albo i może stety, nie wiem. Wow! Wow, gro! Naprawdę troszeczkę się nade mną poznęcałaś w tym momencie. Ukryte pomieszczenie. Znaleźliśmy. Czyli tak de facto poszukujemy teraz tylko drugiego ukrytego pomieszczenia. A ono będzie gdzieś w pobliżu raczej boss rooma, tak? Bo jakoś wątpię w to, żeby ono było tutaj. Czy ja chcę jedno serce poświęcić? Nie, nie będę tego robił. Spirit Heartsy mi są teraz naprawdę bardzo, ale to bardzo drogie. Więc... Okej. Co się stanie, jak zrobimy tak? Super. Niekoniecznie miał tak zadziałać. Straciliśmy wszystkie nasze serca. Z czego nie jestem zadowolony. Ale, wszystkie Spirit Heartsy. Ale jakoś to może być. Conquest! Nie żyje. White Pony. Czy Guppy's Head. Super. 3 Spirit Hearty. Pokonamy sobie jeszcze Anioła, bo mogę. Two of Hearts czy The Hanged Man? Wiecie, co zaryzykuję? Wezmę Two of Hearts, nie wezmę też White Pony'ego. Wezmę tego Two of Hearts'a i spróbuję coś z tym ugrać. Kurczę, dlaczego to tak musi być? Co, gro? Dlaczego jak... coś bym chciał dostać, tak naprawdę, od ciebie, to dajesz mi coś zupełnie przeciwnego, chociaż nie powinienem tak czy tak narzekać, bo de facto i tak mamy już naprawdę dużo. Wejdźmy sobie tutaj. Mysterious Candy. Nie, to akurat nam się nie przyda. Mom's Coin Purse. Świetnie, nie przyda nam się to, bo nie biorę tabletek w tym ranie. Zbyt ryzykowne. Dobra, tutaj nie, ale może tutaj będzie ukryte pomieszczenie? Będzie! Więc co z tego... Au! Co z tego, że sobie tutaj... Co tu jest za karta? The Emperor. Nie, niekoniecznie. Słuchajcie, niekoniecznie. Weźmiemy sobie z powrotem kartę Two of Hearts. I co? I tu nie mogę... Halo! Chwila! Naprawdę? Naprawdę w taki sposób chcesz to robić, gro? Spoko, może być. A, tutaj niczego nie ma. Świetnie. Może tutaj będzie drugie ukryte pomieszczenie. Co wy na to? Nie ma go. Więc na pewno nie tędy droga. Czyli żebyśmy mogli się dostać do bossa, musimy iść tutaj na dół. Wow. Naprawdę nasza siła jest ogromna, słuchajcie. Bez żartów. Bez żadnych tutaj jakichś dodatkowych żartowania sobie. My naprawdę mamy ogromną siłę. Szybkość, no wiecie, że nie lubię tak szybkiej postaci, jeżeli nie mogę latać. Więc de facto fajnie by było, gdybyśmy tą szybkość mogli sobie w jakiś sposób zredukować. No, tak jak mówię, mnie jakoś taka szybka postać bez latania niekoniecznie odpowiada. Sprawdźmy, czy tutaj nie będzie drugiego ukrytego pomieszczenia. Było. Uuu, tak. O tak, jakież to piękne, słuchajcie. Jakież to naprawdę, naprawdę piękne. Szkoda tylko, że niestety zniszczyłem sobie przenośną beczułkę. Wielka szkoda. Bo teraz muszę przepchnąć to wszystko pod tamtego keepera. Czy też shopkeepera. Bo taka jest właściwa nazwa tych zwłok, które od tak sobie po prostu czasami leżą. I miejmy nadzieję, że w którejś z tych skrzynek, słuchajcie... znajdziemy przedmiot, bo to by nam naprawdę... Dobra, przedmiot jak przedmiot, Bob's Curse, czyli dodatkowe 5 bomb może być.
4 dodatkowe bomby w zamian za jedną zmarnowaną. Może być, dobra. Idziemy walczyć z Itlips. Itlips zginęło. Dziękuję Państwu. Idziemy do góry, ponieważ idziemy sobie, słuchajcie, zawalczyć z Blue Babym, a dopiero później pójdziemy zawalczyć, tak mi się przynajmniej wydaje, że w takiej kolejności to zrobimy, że pójdziemy zawalczyć zarówno z Blue Babym, jak i z Mega Szatanem. O, o, jak miło. Podwójny monstro. Monstro, mój drogi, to nie jest twój dobry dzień, żeby walczyć ze mną, że tak powiem. No i dobra. Zobaczmy, co nam tutaj powypada. Może dostaniemy jakiś przedmiot. Nope, żadnego przedmiotu. Więc co nam pozostaje? Pozostaje nam poszukać wejścia do boss rooma. Mam tyle kluczy, że wiecie, że mówię, mogę to otwierać. Mamy też, słuchajcie, dość duży, że tak powiem, możliwość, czy też dość dużą szansę, że wypadają nam skrzynki, więc następne piętro naprawdę będzie opłacalne dla nas. No i zobaczmy, wow, wow, naprawdę drugi raz dostaliśmy 25 centów z Super Grida. To jest niepokojące, z tego względu, że Super Grid nie jest aż tak hojny, albo nie wiem, co się teraz podziało, naprawdę. Znaczy, ja i tak wiem, że Aquarter jest przedmiotem, który potrafi się zespawnować więcej niż jeden raz w ciągu jednego rana. Więc wiecie, więc to już jest w ogóle... O, puste pomieszczenie. To już jest w ogóle kolejne puste pomieszczenie. Trochę mnie to przeraża, jak zostaje puste pomieszczenia. Serio, bo nie wie człowiek, co wtedy tak naprawdę się spodziewać. No i dobra, lecimy z tym koksem, lecimy z przeciwnikami, zobaczmy, gdzie to nas zaprowadzi. Kolejna złota skrzynka, kolejna kasa, mamy 98 centów, więc już rozumiecie, jak potężny jest ten run. I teraz tylko, słuchajcie, no zdobyć tak naprawdę trzeci przedmiot, czy to z puli Gapstera, czy to, słuchajcie, z puli tej puli, wiecie, Belzebuba, żeby zamienić się w wielką, latającą muchę. Pięknie to zrobiłem, po prostu wspaniale wręcz, że zjechałem sobie tyle życia. Cofnijmy się po tego Eternal Hearta. Dziękuję, gro. I sprawdźmy, czy tutaj nie ma, wiecie, ukrytego pomieszczenia numer 2 albo numer 1. Nie ma, nie mogę ich zlokalizować na tym piętrze, więc lecimy do Chesta. A stamtąd idziemy walczyć z Mega Szatanem. Boże, jakbym się cieszył, gdyby się udało naprawdę wygrać z tym Mega Szatanem. Nie. Klucz Ojca. Żeby było śmieszniej, słuchajcie. Dostaliśmy Klucz Ojca. Nieźle. Book of Shadows. Temporary Invincibility. W sumie Book of Shadows by nam się przydało, bo za każdym razem ile to potrzebuje naładowań? 3, czyli 3 razy musimy oberwać. Nie, to się nie opłaca. Nie oszukujmy się. Jeżeli są przedmioty, które się nie opłacają, to po prostu mówmy, że nie opłacają się w tej konkretnej sytuacji. Au, oberwałem. To może się źle skończyć, że ja tak będę robił. Dwie karty. Karta Jokera i karta Jokera. Użyjmy jednej karty Jokera i w tym momencie to jest totalnie bzdurna. Bzdurny payment tak naprawdę. Bo zostaliśmy Goatheada. No dobra, Gerglingi, dwie skrzynki, one upgrade, dobra, one up, czyli extra life dodatkowe i Mom's A Shadow. I zostaliśmy matką, która, jak się cieszę, idziemy w tą stronę, zobaczyć, czy dostaniemy jakieś kolejne skrzynki. Na razie nie, ale... Ale słuchajcie, może się w każdej chwili, słuchajcie, zmienić tak naprawdę. No bo skrzynek mamy naprawdę dużo, możemy dostać. I au! Au! To tak nie miało wyglądać, szanowna gro. O, ale chociaż życie dostaliśmy z powrotem. Idziemy w tą stronę. Okej, może być. Może być. Jakieś tam serce nam dodatkowe wypadło. O, Stain! O, wujaszek Stain. Wujaszku Stainie, czy mógłbyś się pojawić? Super. Dziękuję. Naprawdę dziękuję. Co prawda... O, Gerdziej.
O, Gerdzie nie żyje. Fajnie by było, gdybyśmy podostawali, słuchajcie, jakieś skrzynki, bo jak na razie tych skrzynek wypada nam niezwykle mało. I co nam wypadło? Dwa razy bateryjka. No niekoniecznie. I niekoniecznie skłaniałbym się w tym momencie, słuchajcie, żeby pójść walczyć z Blue Baby, a następnie Mega Szatanem. Mówi się, mierz siły na zamiary. I wydaje mi się, że w tym momencie to jest naprawdę dobry pomysł, żeby tego nie robić. Gin, dziękuję. Dwa klucze. Akurat klucze mi są nieprzydatne w tym momencie. Bardziej bym się cieszył z tego, gdyby gra dała mi wreszcie skrzynki. Dostanę Mr. Booma, który owszem, może być, że tak powiem, czasami dobry, ale jeżeli akurat potrzebujemy Mr. Booma, czyli dodatkowej bomby, a nie czegoś takiego jak teraz, tak? The Sun nie za bardzo nam pomoże. Chociaż mogłoby, jak tak bardziej o tym chwilę pomyślimy. Ale nie, wiecie co, spróbujmy to rozegrać w taki totalnie normalny sposób, tak? I spróbujmy zdobyć jak najwięcej przedmiotów z tego piętra. I tak przebijamy się przez to piętro dość szybko, więc to nie powinno nastręczyć nam jakichś problemów. Tyle, że właśnie gra jakoś nie chce nam dawać tych, wiecie, tych skrzynek. Daje nam raczej inne rzeczy typu tabletki, typu klucze, typu bomby. Jasne, ja za bomby i klucze jestem. I serca. Ja za nie jestem. Wiecie, jestem szczęśliwy, że gra mi je daje, ale no bez przesady, tak? Fajnie by było. O, ukryte pomieszczenie. 3 centy, naprawdę. Wysadźmy ciebie, może ty nam dasz przedmiot. Nie, nie dasz nam przedmiotu, szkoda. Wiecie, fajnie jest, jak gra naprawdę daje te skrzynki, ale jak na razie to mamy dość duży problem ze skrzyneczkami. Szkoda, ponieważ naprawdę dużo moglibyśmy z tego wyciągnąć. A druga sprawa jest taka, brakuje nam tego jednego cały czas przedmiotu, aby móc latać, tak? A bez latania to ta walka będzie rzeczywiście wyzwaniem. Dość dużym wyzwaniem. Weźmy sobie dacki. Co prawda to nic, niczym nam nie pomoże, ale zawsze to lepiej tego Dead Skia wziąć. W ogóle co robią te tabletki? Wiecie co? Spróbujmy. Bombs are keys! Niekoniecznie. Niekoniecznie Bombs are keys mi się przyda. Tutaj mamy serducha jeszcze i gdzieś były jeszcze tabletki. Właśnie. Co chcę zrobić, słuchajcie? Jeżeli te tabletki okażą się, nie wiem, Balls of Steel, Ario Wizard, niekoniecznie. Ario Wizard nam się nie przyda. Szczególnie, że jesteśmy Kainem, czytajcie, możemy strzelać tylko z jednego oka. Więc Ario Wizard jest dla nas totalnie nieprzydatne w tym momencie. Drugie ukryte pomieszczenie. Naprawdę go szukam teraz, bo drugie ukryte pomieszczenie oznaczałoby może jakieś dodatkowe przedmioty. Ono lubi dawać dodatkowe przedmioty. To akurat tutaj się z tym zgodzę. I jest tego kilka, słuchajcie. Jest kilka możliwości. Niestety, my mamy ograniczoną liczbę bomb. Tu nie ma. Powiem wam szczerze, że może bezpieczniej byłoby zrobić coś takiego, wiecie? Żeby nie łazić po tym piętrze. Nie. Odstawmy tu. Nie. Odstawmy tutaj. Nie. Odstawmy tutaj. Zejdę ze wszystkich bomb, ale znajdę je. Super. Tabletki. Feromony. O, 408 godzinna bateryjka. Super. To jest HP downgrade. I found pills. I to jest Bad Trip. Bad Trip nie jest dobrą tabletką, ale przynajmniej wiemy, że mieliśmy ją w swoim, tym wiecie, w swojej tej puli. No i cóż, nie zostaje mi nic innego, jak tylko pójść walczyć z Mega Szatanem i mieć nadzieję, że to się uda.
Nie biorę tych Explosive Tearsów, bo one naprawdę potrafią zrobić mi więcej krzywdy niż pożytku. Ile mamy serc? 2,8, czyli 4 serca jak będziemy mieli, to możemy użyć bezpiecznie wtedy. Słuchajcie, tego naszego Two of Hearts karty, bo wtedy tak naprawdę dopiero będziemy mogli coś z tym podziałać tak, żeby to nam nie zaszkodziło. Okej, idziemy walczyć z tobą, mój drogi. I kurczę, fajnie by było. Dobrze, że mamy te naprowadzające się łzy, słuchajcie, bo no one nam pomagają. One nam w jakimś tam stopniu pomagają. O nie, 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 nie. Au! Wlazłem w creepa, super. Super. To akurat nie jest pomocne. Włażenie w creepa, ale au. Mam 5 serc, jeszcze jedno i tak naprawdę muszę użyć Two of Hearts'a. Co akurat mi się nie za bardzo podoba, żebym mógł to zrobić. Dobra, jedna ręka pokonana. Teraz zostają nam aniołowie. Aniołowie nie są aż tak straszni. Już walczyliśmy z aniołami i wiemy, że nie mają aż takiej siły przebicia, jeżeli chodzi o nas. I słuchajcie, to będzie chyba pierwsza walka z mega szatanem, którą przeprowadzimy w taki naturalny sposób. To znaczy wow, 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 wow. Au, oberwałem, dobra. Two of Hearts, no gro, kurczę. Używam Two of Hearts'a, a ty nie reagujesz. Dobra. Druga faza, czyli Bullet Hell. Jak my to przeżyjemy, to nie mamy mamy jeszcze dwie szanse w sumie, żeby podejść do walki z mega szatanem. Ale to nie będzie już aż takie łatwe. Mamy mega obrażenia, zadajemy mu. I kurczę, problem w tym, że musimy do niego podejść, słuchajcie. A bez czegoś, co by nas zabezpieczało, to widzicie, co się właśnie dzieje. Okej, okej. Wiecie co, będziemy się trzymać blisko niego, bo dzięki temu chociaż jestem w stanie mu zadać obrażenia. No i słuchajcie, podsumowując ten odcinek, bardzo się cieszę, że udało nam się kolejny kamień milowy tak naprawdę uzyskać przy pomocy Kaina. Zauważyliście pewnie, że ostatnimi czasy coraz częściej chodzimy do tego mega szatana. Słuchajcie, jest to spowodowane też tym, że im częściej z mega szatanem walczymy, nawet w takim luźnym ranie, kiedy idziemy sobie tylko pograć Isaaciem, naszym celem jest zdobycie tego Missing Postera, wzięcie tego Missing Postera i zamienienie się w Losta i odblokowanie Losta, ale jeżeli nam to nie wychodzi, idziemy, staramy się pójść walczyć z mega szatanem, tak dla fanu, to okazuje się, że jeżeli to robimy, to zwiększamy sobie szansę, że w kolejnych ranach będziemy w stanie zawalczyć z mega szatanem. Wiem, że czeka mnie także przeprawa wkrótce kolejnymi postaciami, aby dostać się też do Hasha, bo Mega Szatan nie jest obecnie ostatecznym bossem. Ostatecznym bossem obecnie, w dodatku Afterbirtha, jest Hash. Co prawda Mega Szatan jest trudniejszy od Hasha. Trudniejszy, tak. Jeszcze większy Bullet Hell jest przy Hashu, więc nie powiedziałbym, ale chodzą słuchy, że podobno Mega Szatan jest trudniejszy od Hasha. Nie powiedziałbym po tym chociaż jednej walce z Hashem, ale okej, powiedzmy, że tak jest. To słuchajcie, musimy to zrobić z tego względu, że no, dodatek Afterbirth Plus zbliża się wielkimi krokami. Wkrótce może być jego premiera, bo premiera ma być gdzieś w połowie roku tego dodatku. I on dodaje całkowicie jeden nowy chapter, jak ja już to kiedyś wspominałem. I ten chapter ma być jakoś powiązany z Hashem, więc albo ułatwią dostanie się do Hasha, albo będziemy musieli pokonać Hasha jakimiś konkretnymi postaciami i dopiero dla tych postaci odblokuje się nowy chapter. Nie wiem, jak to będzie zrobione. W każdym bądź razie
tak jak już na początku wspomniałem tego podsumowania, bardzo cieszę się, że kolejny kamień milowy został osiągnięty, że odblokowaliśmy sobie kolejnego dzieciaka do koopa, co prawda, ale uwierzcie mi, odblokowanie wszystkich tak naprawdę rzeczy, wszyscy muszą pokonać mega szatana, abyśmy odblokowali sobie jeden mega przedmiot, który sprawia, że będziemy totalnie OP i nie ma przeciwnika, który nie zginąłby raz. To jest taka przenośna karta chaosu, która jeszcze dodatkowo ma, że tak powiem, mnogi, czy też wielokrotne użycie, a nie tylko jednorazowo użyjemy karty chaosu i koniec, i nic więcej. Także wiecie, jest jakiś cel założony, spełnimy go za jakiś czas. Fajnie by było też odblokować tego Losta, bo zbliżamy się także do takiego momentu, kiedy Lost będzie grywalny. Dlaczego? A to opowiem wam już w kolejnym odcinku, bo nie chcę już tego przedłużać, więc w każdym bądź razie mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Zachęcam was do oglądania, do komentowania, do również oceniania moich materiałów wideo, ponieważ wasze komentarze i wasze oceny pomagają mi polepszać mój komentarz w tej i nie tylko w tej serii, również w innych seriach. Też zachęcam was do oglądania innych serii, bo troszeczkę tego na moim kanale jest. A w każdym bądź razie to by było na tyle. Dzięki wam za uwagę, komentujcie, subskrybujcie, polecajcie swoim znajomym przyjaciołom, trzymajcie się, do następnego razu, cześć!